Cześć, witajcie na kanale Zrób to sam. Dzisiaj zaprezentuję Wam zestaw do pakowania prezentów firmy Chibo. Tutaj jest dużo takich ciekawych różnych rzeczy, jak na przykład papier do pakowania, albo tam widzicie różne naklejki z serduszkami i karteczki, na których możemy napisać imię, także małe wstążki, sznurki i klamerki. I zaraz zapakuję jakiś prezent właśnie, opakuję w elementy tego zestawu i zobaczymy, czy to wszystko ładnie razem wygląda i czy pomaga w pakowaniu prezentów. I tutaj mam coś, co mogłoby być prezentem dla przyjaciółki. To jest kokosowa maska do twarzy i spróbuję zapakować ją w ten papier z tego zestawu. Wybrałam papier z serduszkami. Z drugiej strony jest różowy, czyli dwustronny. I teraz wymyślę prosty sposób, jak opakować moją maskę do twarzy w ten papier. Najpierw wycinam długi pasek. Potem składam na pół. I tutaj na środku mam taką zakładkę. Zakładkę mniej więcej szerokości tej maski. I teraz robię nacięcia. Wzdłuż tych zagięć robię nacięcia, ale nie do samego środka, tylko trochę. Te nacięcia podginam do góry. I całe ranty doginam w ten sposób, żeby były na wysokości z zagięciami. I teraz górną granicę spłaszczam i górny brzeg zawijam. Żeby się trzymał, przytrzymuję klamerką. I ponieważ to jest jeden duży element, to nie powinien wypaść. Jeśli macie dużo drobnych elementów, to lepiej nie stosować tego rodzaju opakowania. Jeszcze owijam dookoła sznurkiem. Do tego będzie jakaś naklejka, na przykład to serduszko różowe. A tu będzie karteczka z imieniem. Albo można napisać też życzenia. I mój prezent jest opakowany. Wydaje mi się, że tutaj te zestawienia kolorystyczne są dosyć ciekawe. Biało-czarny z różowym i do tego szary sznurek. Wydaje mi się, że to funkcjonuje dosyć dobrze. Mam nadzieję, że Wam się również podoba. Oczywiście tutaj można zastosować inne rodzaje opakowań. Na przykład można podkleić, żeby się lepiej trzymało. Albo można zupełnie inaczej zapakować. Mi bardziej chodziło, żeby wypróbować ten zestaw do pakowania i zobaczyć właśnie, jak to wygląda, czy się dobrze pakuje i czy te zestawienia kolorystyczne funkcjonują razem ze sobą. Wydaje mi się, że eksperyment wypadł całkiem dobrze, więc polecam Wam ten zestaw z firmy Chibo i wydaje mi się, że można w niego pakować również większe prezenty, nie tylko takie małe jak mój, ale zapakować mały prezent to również jest wyzwanie. W każdym razie mam nadzieję, że ten filmik się Wam podobał. Zachęcam Was do subskrypcji naszego kanału. Zapraszam do oglądania innych filmików na naszym kanale. Na naszym kanale znajdziecie dużo filmików z instruktażami, jak można samemu robić wiele rzeczy. I do następnego razu. Cześć!